Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a to kolejny odcinek z serii Prawdziwy Spedytor gra w Euro Truck Simulator 2. Moi drodzy, na samym wstępie. Ci co wiedzą, a ci co nie wiedzą, do Euro Trucka weszło nowe wydarzenie i to wydarzenie nazywa się Christmas Winterland, czyli ci co są zalogowani bądź zarejestrowani do World of Truck w ETS-ie, chociaż mało osób jest takich, które nie są zarejestrowane, a jak chcecie się zarejestrować, to jest to bardzo proste, także zachęcam. Każdy wie, że są tutaj w danym okresie, czyli na przykład, nie wiem, świątecznym, wakacyjnym, halloweenowym, są różne ładunki. Pamiętacie, jak w drugim odcinku wiozłem ładunek jakiś tam halloweenowy, jakieś takie rzeczy? To teraz dodali nowe ładunki świąteczne, tyle że przenoszące nas w krainę śniegu. I tam jest śnieg, i tam jest fizyka, wszystko jest jakby zrobione przez SCS Software. I w ogóle pierwszy raz się spotykam z zimą, która jest zrobiona przez SCS Software. Chcę zobaczyć, jak to wygląda, bo ja tam jeszcze nie jechałem, widziałem tam, chyba wujek Bochun już tam jechał. Także weźmiemy sobie jakiś ładuneczek, przeniesiemy się tam portalem, bo tam trzeba się specjalnym portalem przenieść, jak ktoś nie wie, no i dopiero wtedy sobie po takiej małej mapce możemy jeździć i tam dostarczyć ładunki do fabryki czekolady i tak dalej, i tak dalej. Także co, moi drodzy, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, jak jeszcze tego nie powiedziałem, jak już powiedziałem, no to spoko. Wchodzimy sobie, w ogóle wziąłem Volvo, dlatego że będę chciał tam polatać bokiem, a to jest najmocniejsza moja ciężarówka. Jakby się ktoś pytał, co się stało z Iwekiem, to nic się nie stało z Iwekiem. Iwekiem jeździ ten pan. Zatrudniłem go sobie i on sobie jeździ Iwekiem, także Iweka nie sprzedałem, Iweka nie sprzedam, ta ciężarówka jeszcze zatańczy na grobie tych innych w mojej firmie. Także moi drodzy, bierzemy sobie zlecenie zewnętrzne, jesteśmy w Łodzi i ogólnie to są takie krótkie trasy, bo tak jak wam mówię, to jest taka bardzo mała ta mapka świąteczna, ten Winterland cały jest bardzo małą mapką i po prostu są to krótkie zlecenia, no tak jak widzicie, no wyświetlają nam się tutaj portale, którymi możemy się przenieść do tej krainy. A i żeby wrócić z tej krainy na tą normalną mapę, to też musicie użyć portalu, bo inaczej tego się nie uda. Christmas, Fine Floor, jakieś tutaj mamy Christmas, Hate Made Gifts, takie tutaj ładuneczki, no i to są takie krótkie, one nie będą dłuższe, to są takie bardzo, mówię, krótkie ładunki, mało płatne. Także to, tylko te ładunki, jak widzicie, podlegają pod owe świąteczne wydarzenie. Pojedziemy sobie to, bo jest najdroższe. Rozpoczynamy dostawę i pojedziemy sobie po owy ładunek. Tylko ja sobie łyknę wody. Moi drodzy, ciekawa historia. Wczoraj wleciał odcinek Sen o Polsce, gdzie tam odnosiłem się do pewnej jednej sprawy, ale nie o tym. I wczoraj właśnie nagrywałem Eurotrucka dla Was. I muszę to zrobić dzisiaj jeszcze raz, bo już tam byłem raz na tej mapie, że tak to ujmę, razem z wami. I miałem nagrane pół godziny odcinka, ale w mojej wsi postanowili, że sobie prąd odetną na przysłowiowe 30 sekund. A wiecie jak to jest, jak wam odetnie prąd podczas nagrywania, to nie jest tak, że plik się zapisze, ten co nagrywaliście. To nie jest tak, że action go zapisze. Tylko po prostu nie odtworzycie tego pliku, bo on będzie tak jakby uszkodzony. Także moi drodzy, nagrywam to jeszcze raz, specjalnie dla Was. I polatamy sobie tam bokiem. W ogóle zastanawia mnie, czy mógłbym się tam dostać. Moment, czy mógłbym się tam dostać? No właśnie, nie mógłbym się tam dostać. Kurczę, wiecie co, bo się zastanawiam, czy by nie pobrać moda w następnym na przykład odcinku na jakiś samochód, na jakąś Bawarę i czy by się tam nie wpieprzyć Bawarą do, że tak to ujmę, naszego portalu i by sobie nie polatać jakąś Bawarą tam bokiem, tylko problem jest właśnie w tym, że musimy się tam chyba władować razem z naczepą, tak mi się wydaje. No chyba, że wystarczy, że to podepniemy, ale nie da się pod samochód osobowy podpiąć naczepy, tak? Także no nie wiem, zobaczymy, jak nam ta sztuka wyjdzie. I w ogóle mam pierwszy raz chyba do czynienia z oryginalnym śniegiem i fizyką śniegu od SCS Software. Ciekawe, czemu oni to tak rozwiązali. Czemu na przykład nie ma tego, że tak powiem, tego śniegu, tego Winterlandu, nie ma podstawowo na całej mapie w ETS-ie. Aż mi się wydaje, że to też zrobili chyba ze względu na to, żeby to przetestować, jak się to graczom spodoba, a dopiero później seasona, że tak powiem, wprowadzą. Dobrze, że oryginalnie śniegu, no to nie mamy, nie?
w ETS-ie, mamy tylko deszcz. Ewentualnie na tym. Oj, zgasła nam ciężarówka. Ewentualnie na tym całym. No powiedzcie mi. A, moment. A i teraz mamy sobie portal wybrać. Najbliższy portal. 30, 31. O matko. Moment, kurde. Kurde bele, dobra. No to jest to sama odległość. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. Musimy sobie wybrać po prostu portal, bo one nam się teraz pojawiły. Tak wygląda ta naczepa, taka świąteczna. Tak wygląda portal, który właśnie przenosi nas do tej całej krainy. A, wiem o czym mówiłem. Mi to się wydaje, że tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o ten Winterland, no to SCS chyba testuje na graczach, jak się będzie spisywał śnieg w ETS-ie. I chyba w końcu taki śnieg, mi się wydaje, w pewnym momencie do Eurotracka dodadzą podstawowo. Bo na przykład w tym całym Tracker z MP przecież jest śnieg, no nie? Co jakiś czas tam dodawają. Chociaż wiem, że przynajmniej tyle wiem, że był kiedyś w Tracker z MP śnieg. Teraz nie wiem, czy dodali, czy nie. Ale wiem, że kiedyś był normalnie śnieg, był winter mod, była fizyka śniegu i tak dalej. Także no zobaczymy, może SCS tutaj coś zrobi i dodadzą, że tak to imę śnieg podstawowo do Eurotracka, no. Mówię, może to jest tylko taki test, nie? Bo no mówię, no nie ma podstawowo w ETS-ie śniegu, także może właśnie ten cały Winterland to jest taki test, żeby zobaczyć, jak się to przyjmie na graczach, nie? No. Mówię, ja tam ogólnie jadę tylko dlatego, żeby bokiem polatać, mi naprawdę nie zależy na tym ładunku, który my teraz wieziemy. Mi najbardziej zależy na tym, żeby polatać tam bokiem, odpiąć konia i polatać bokiem. Oczywiście na koniec odcinka zawieziemy ten ładunek, nie? Ale to nie na tym rzecz polega, moi drodzy. Tam trzeba polatać bokiem. Taka prawda. I dlatego wziąłem Volvo. W ogóle muszę trochę teraz w święta pograć sobie, tak na luźno w ETS-a, trochę tutaj popchnąć tą naszą firmę. Żebyśmy tutaj więcej kasy zarabiali w końcu, żebyśmy sobie mogli na lepsze ciężarówki pozwolić. No, zobaczymy. W międzyczasie zaproszę Was, aplikujcie się. Może ktoś z Was chce ze mną pojechać w konwoju, w ETS-ie, pogadać, porozmawiać, być na filmie. Jeżeli chcecie, no tutaj wyświetla Wam się na monitorze, co trzeba spełniać, żeby się do serii, do owego odcinka dostać, żeby sobie ze mną zagrać i pojechać w konwoju w ETS-ie, jakie są wymagania i gdzie napisać. No, także tak to wygląda. My sobie lecimy do tego portalu. Najgorsze jest tylko to, że trzeba do tych portali się dostać, bo tak to jak już się dostaniemy do tych portali, to już jest elegancko, nie? No, ale ciekawa moim zdaniem, ciekawa propozycja od SCS Software, że zdecydowali się zamiast dodać normalnie śnieg na całą mapę, to oni chcą to przetestować na graczach. No ale zobaczymy. Jedziemy sobie właśnie, zaraz tam polatamy bokiem, bo z tego co widziałem, to nikt jeszcze chyba na polskim YouTubie tam nie latał bokiem. Ale my sobie polatamy naszym Volvem. Spróbujemy. I powiem Wam tak, mówcie co chcecie, ale na Genesisie, na moim Siaborgu się fajnie driftuje ogólnie w grach. Dobra, ta kierownica nie ma force feedbacka, nie? Ale drift jest strasznie ułatwiony na tej kierownicy. Bo jakby Wam to powiedzieć, jak macie force feedbacka, nie? To musicie strasznie się pilnować i uważać. Bo was po prostu, że tak powiem, no przegniecie pałkę i was wywali na pobocze, nie? A tutaj jest akurat to tak fajnie zrobione w ETS, w tym, w Genesisie, że no jest to na sprężynie kierownica i dzięki temu, że jest na sprężynie, no to no nie ma tego force feedbacka i ona od razu wraca i po prostu jest dużo łatwiej opanować auto podczas driftu, nie? Także jak ktoś nie umie driftować w grach wyścigowych, to faktycznie kierownica na sprężynie sprawdza się idealnie, nie? Tylko brakuje tutaj takiej dziaby, nie? Żeby sobie, że tak to ujmę, polatać bokiem, nie? W sensie, przepraszam, brakuje dziaby, czyli no tego wajchy odręcznego, o kurde. A policja za mną jedzie, dlatego dostałem znowu mandat. Ja to nie wiem, same koszty generuję tej swojej firmie. Na razie to pracownicy mi w ogóle nie generują przychodów. Z tego co widzę. Ja pierdzielę, no jechać chłopie, jechać. Masakra. W ogóle muszę nagrać w końcu recenzję tego Siaborga, jak on się spisuje, bo naprawdę już trochę na nim gram.
wyścigowe gry też w jakieś tam pograłem. Też już coś mogę na temat tej kierownicy powiedzieć. Także muszę nagrać recenzję, ale zanim nagram recenzję, to muszę nagrać wam swoją konfigurację tej kierownicy. Jak ona jest w ogóle skonfigurowana we farmingu, bo parę już mnie tam osoby jakieś pytają o konfigurację w FS-ie. Także no. Dobra, słuchajcie. Jak weźmiecie sobie ładunek z World of Track, oczywiście ten świąteczny, to wam się pojawią takie punkty na mapach, na mapie, takie kurde portale. I teraz robicie tak. Enter i przenosicie się do magicznej krainy SCS-u, tam gdzie pada śnieg i można latać bokiem. No. Także przenosimy się. Ja na początku, tak jak mówię, miałem mindfucka, bo wczoraj już skończyłem na tej mapie i że tak to ujmę, nie wiedziałem jak się cofnąć, ale też są portale. Dobra, moi drodzy, wyjdźmy sobie z traka i wam pokażę mniej więcej, jak to tutaj wygląda. To jest taka mała mapka, ona wygląda w ten sposób, jakby ktoś nie wiedział. No tutaj jesteśmy w dupie, w sensie tylko portalem się możemy stąd wydostać, ale najlepsze jest to, że tych portali nie ma. Mamy tylko raz, dwa, mamy tylko pocztę, jakiś tam resort, miasto, centrum miasta, jakiś tam workshop i mamy fabrykę czekolady. Nie wiem, ja sprawdzałem, nie da się pomiędzy nimi wozić ładunków, nie wiem czemu to tak jest, ale no nie mam pojęcia. No i tutaj mam jakieś punkty widokowe, na które sobie pojedziemy oczywiście. Tu mamy jakiś punkt widokowy nawet. No i to jest taka mała mapka i tak jak mówię, jak dostarczycie zlecenie, o tu jest nawet 80 km ty, to nie jest wcale tak mało. No jak dostarczycie sobie zlecenie, to dopiero możecie się jakby cofnąć na tą prawidłową mapę, nie? Albo musicie anulować to zlecenie, bo innej opcji nie ma. Także tak to wygląda mapka. No i co? I tutaj mamy takie domki, jakąś choinkę. Naprawdę powiem wam szczerze, że fajnie to wygląda, fajny klimat. Zajrzymy do środka. Nic tu nie ma. Pusto w chałupie. O! Nawet ludzie jacyś stoją. Ej, oni się ruszają. Kobita grzebie w telefonie. Zobaczmy, co ona tam ma. No ona tu nic nie robi. Ona to kurde w ciula leci, nie? O, tutaj też. Zobaczcie, jak to jest. No prawda, że baby siedzą w telefonie, no zobaczcie. Chłopy normalnie tylko stoją, patrzą, a baby siedzą i klikają w telefon. No, tu nic nie wejdziemy, nie zobaczymy. Ładna choinka ubrana. Tak jak się należy. Nie mogę powiedzieć, bo ładnie to wygląda. I ma to swój, moi drodzy, klimacik. Naprawdę ma to swój klimacik. Mapka tutaj jest ogólnie oświetlkowana. W tym tunelu nic nie ma, zaznaczam, to jest po prostu góry i tak dalej. Czekajcie, spróbuję jakoś rzut od góry zrobić. O matko, dobra. Ja chyba za bardzo kombinuję. Nie, nie zobaczymy nic tutaj. O, kurde. Moment, do tyłu trochę, o. Dobra, wracamy do Volva. I zostawmy, kurde, albo dobra, jedźmy, ujedźmy kawałek, pokażę wam w ogóle jak to działa. Wrzucę jedynkę i gaz do oporu. No i co? No i koła trochę buksują, jak sami widzicie. No na razie tak bokiem nie polecę. Ej, bo ja tu do jakiegoś... Aha, bo tu się da wjechać. Czy się tak nie da wjechać? Albo się da wjechać, nie wiem. Dobra, cofnijmy się. W ogóle jest druga w nocy. Ciekawe jak tutaj wszystko w dzień wygląda. Bo pierwszy raz chyba tu jadę. Znaczy cały czas tutaj mnie w nocy teleportuje, nie wiem czemu. Jest druga. No dobra, moi drodzy, jedziemy. No i ogólnie koła buksują. Jak sami widzicie, jak obrotomierz się zachowuje. To nie jest tak, że ja sobie nogą tutaj jakoś depczę. Tylko faktycznie koła buksują po prostu i jedziemy po śniegu. Wygląda to w ten sposób. No, gówno widać. No ale jedziemy po tym śniegu. Odepniemy sobie zaraz naczepę i będziemy latać bokiem, bo już się trochę nauczyłem. Okej. No, dobra, także jedziemy. Tam mamy w ogóle, mówię, do celu 80 km. To wcale nie jest tak... Myślałem, że ta mapka jest trochę mniejsza, że ona tak po 40 to jest max. No, dobra, włączymy sobie długie. Dobra, spróbujmy teraz kręcić na full. O! Kurwa. Dobra, słuchajcie, ja tu zostawię tą naczepę. I latamy bokiem. Się będziemy pierdzielić, tylko powiem wam tak, ja będę to robił z zewnątrz, bo jest to bardziej widowiskowe. O, widzicie jak koła buksują? No.
Mówię, ja się na tą mapę dzisiaj dostałem tylko dlatego, żeby polatać tutaj bokiem, naprawdę. Dobra, spróbujmy się rozpędzić, bo naprawdę nie wiem czemu, ale tutaj 60 na godzinę na razie mi się udało maksymalnie na tej mapie jechać. Może to przez to, że faktycznie te koła buksują cały czas. Trzeba się trochę rozpędzić, żeby to jakoś wyglądało. Piątka, nie, ósemka. No i zobaczmy. No i co? Ja nie polecę bokiem? Pewnie, że polecę. O! Patrzcie, na full i sru. Kurde, się trzeba trochę rozpędzić. Post office, odwiedzimy pocztę w sumie, bardzo dobrze. Dobra, polatajmy trochę bokiem. Tylko tak jak mówię, nie wiem jakbym się tutaj miał samochodem dostać, bo chyba z tą naczepą się można tylko do tego portalu dostać. Bo oni tak już chyba przemyśleli. Wow. Dobra. Przejedźmy się tutaj. Co tutaj jest? Co tutaj jest grane? Co to jest w ogóle? Trawa jakaś? Ej, po czym my jedziemy, moi drodzy? Po czym my jedziemy? Ej, my po wodzie nie jedziemy? A po lodzie! To jest lodowisko! Łocie, panie! To jest lodowisko chyba. No, to jest lodowisko chyba. Bo tu się tak świeci. Czekajcie, spróbujemy tak. O, się ślizgo. To jest lodowisko, faktycznie. Ej, a da się tu wyłączyć jakieś systemy w ciężarówce? Moment, zobaczmy. Czy da się tu systemy w ciężarówce wyłączyć, żeby mi tu nic nie wspomagało, bo ja chcę lecieć bokiem. Rozgrywka. Losowe zdarzenia, objazdy. Ustawienia ciężarowe. Animacja kierowcy, siła hamowania, stabilność ciężarówki. Stabilność naczepy, moment obrotowy wału napędowego. No to trzeba zwiększyć moment obrotowy wału. Zdamy tak na 80%. Sztywność zawieszenia musi być sztywnie, sztywność... Symulacja nierównej powierzchni, wiadomo. Tylko jeszcze bym tutaj zmienił stabilność naczepy na 50. Znaczy ciężarówki. A nie, co ja zrobiłem? Aha, to jest siła hamowania. Ciężarówki. O, właśnie. Damy na zero. Zobaczymy, co się będzie działo. Chyba, że stabilność to znaczy, że się wypieprzyć może bardzo łatwo, chociaż nie wiem. No ale nie ma tu żadnych tempomat, automatyczne światła, układ, symulacja hamulców pneumatycznych, pneumatyka, retarder. No, tu nie ma ogólnie jakichś tam ABS-ów, nie ABS-ów, no chyba, że się mylę. Ale no nie widzę, żeby tu coś takiego było. Dobra, zmieniłem to, bo to jest lodowisko w takim razie. No dobra, spróbujmy tu się w ogóle rozpędzić. To ja na lodowisko wjechałem, kurde, dobra. Ale kurde, ESP go chyba blokuje. Dobra, spróbujmy. No, kurde, powiem wam, że ciężarówką jest ciężko, ale coś tam leci tym bokiem. Ale to na jakieś lodowisko żeśmy wjechali. Kurde. No i co teraz? O nie, za wysoki bieg. Kurde. Powiem wam, że nie wiem czemu, ale ciężarówka ma problem się rozpędzić ogólnie. Bo że to trzeba powoli się nią rozpędzać. Bo po prostu koła gubią trakcję i jest lipa i system nam nie pozwala. No i to i tak, tak do dupy trochę. Dobra, 40. Dobra, sryu. Nie, kurde, powiem wam, że w WTS-ie to jest zepsute. Bo nas systemy blokują, z tego co widzę. Nie da się tak na lodzie tutaj tak czysto zadriftować. Kurczę. No ale przynajmniej na lodowisko się tego wywaliśmy. Znaczy da się lecieć bokiem, zobaczcie, da się, ale jest ciężko ogólnie, nie? Coś tam się da obrócić bokiem, trochę polecić, ale to jest ciężka sprawa, sorry, że nic nie mówiłem, a się musiałem skupić. Tu musimy jechać, bo tu wyjedziemy, o, to są kamienie. Super.
Kurczę, ja bym tu wrócił, ale samochodem. Takim zwykłą osobówką. Może mi się gdzieś tam uda pobrać z modów, to bym się tu wrócił. Tylko teraz pytanie jak, bo nie wiem, czy się tak osobówką da normalnie wrócić. No kurde, widzicie, tutaj systemy nas blokują, ESP i te sprawy. Czy jednak w ATS-ie jest ESP? W ATS-ie, przepraszam. No dobra, wracamy się po naczepę. Spróbujemy zadriftować jeszcze na drodze. Bo na drodze, a na lodzie to są dwie różne sprawy. Dobra, wyjedźmy stąd. Wyjedźmy stąd. Patrzcie, o! Mi się wydaje, że łatwiej jest na drodze. Tak czy inaczej. Dobra. Zobaczcie. No i lecimy bokiem. Sru. No, po drodze da się łatwiej to zrobić. No, na drodze się to da łatwiej zrobić, moim zdaniem. No, na drodze jest dużo łatwiej polecieć bokiem. Aj. No szkoda. Szkoda, kurde, że to się tak nie da. No chyba, że ja coś robię nie tak. Ale ciężko ogólnie zadriftować jest. Da się, ale widzicie, ogólnie jest ciężko. Lecę bokiem, ale jest ciężko. No, no dobra. Teraz ręczny. A, ten ręczny to nic nie dał. No dobra, słuchajcie. Zobaczymy. A tutaj to widzę, że to nic nie daje, a tą stabilność to sobie zmienię, bo... Kurczę, jak będę normalnie już jechał jakąś normalną trasę, to żebym się nie zabił. Stabilność ciężarówki damy za 100%, tak jak było. Bo mówię, żebym się tu kurde nie zabił, bo może być problem. No dobra. Cofamy po naszą naczepę. I zawieziemy nasz świąteczny ładunek. Bo co my mamy innego zrobić? No dobra. Możecie pisać, jak wam się taka konwencja podoba, taka świąteczna mapa. Taka zimowa. Mi osobiście naprawdę się bardzo to podoba, bardzo mi się to widzi. Ale jak widzicie, kurczę, nie da się tak typowo bokiem, o tu jakaś ciuchcia jedzie, typowo bokiem polatać. No nie wiem. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Może się tutaj autem jeszcze wrócimy, jakąś BM-ką czy coś. No, także jedziemy zawieźć nasz ładunek. Auta póki co nie uszkodziliśmy, także wstydu i tragedii nie ma. Jeszcze można ewentualnie z naczepą spróbować, jak ma się obciążenie na tyle. Ale no to nie wiem, czy to coś da. Spróbujemy na jakimś zakręcie, może później. W ogóle powiem wam, że aż się chce jeździć z drugiej kamery. Bo aż chce się oglądać te wszystkie tutaj, kurcze, widoki na tej mapie. Naprawdę fajnie ten śnieg wygląda, fajnie to SCS zrobił. Tylko właśnie, kurczę, szkoda, że to... Szkoda, że to nie będzie do... Tak jak mówię, szkoda, że to nie będzie do... no jakby do końca, że to nie jest oficjalny jakiś tam śnieg, który będzie na całej mapie, tylko to jest takie testowe, nie? No ale no nie wiem, nie wiem, może kiedyś się uda. Ile jedziemy? 70? Kurde. Dobra. O kurwa, ja pierdzielę. No to poleciałem bokiem. Utknąłeś w trudnej sytuacji, wezwij pomoc drogową. F7 i wtedy Enter. No dobra, okej. Okay. Ale czy mnie wtedy nie telepnie na mapę, tą taką normalną? Usługa... Do dowolnego portalu. Anulowane! Łow pizdziet! No, no to hu, to zlecenie anulowane. No, to się moi drodzy, zabawiłem. To się, moi drodzy, zabawiłem. To mi anulowali mi zlecenie. Kurczę. Czyli to jest tak, że jak się wywalę, to mi anulują zlecenie od razu. No dobra, moi drodzy, no co mam wam powiedzieć, no nie dostarczyłem tego ładunku. No ale przynajmniej pokazałem wam tutaj cząstkę tej mapy. Albo się w sumie przejedziemy jeszcze. Co to jest? Zaspy? O kurde. Dobra, nie ma co przeginać. No, są zaspy jakieś. Dobra, moi drodzy, ciul, przejedziemy się jeszcze ciężarówką, przynajmniej po tej mapie. Bo już mi się nie chce wracać specjalnie po ładunek. A i tak wiecie, jak się dostarcza ładunki. Po prostu musicie to dostarczyć do jednego z tych punktów. Po prostu przejedźmy się może na sucho, że tak to ujmę. O, tu się przejedźmy. Tam jest 40 km.
Zobaczmy, jak wygląda centrum tego jeszcze miasta, bo jeszcze mamy chwilę do nagrania. Przepraszam was, że tak wyszło, ale nie wiedziałem, że się wydupcę razem z tym ładunkiem. Chciałem polecieć bokiem, ale jak widać nie pykło mi to. Nie pykła mi ta sztuka. A jadę bez świateł. Nie pykła mi ta sztuka niestety. I musimy się zadowolić tym, co jest. Ale przejedziemy się tam. No ogólnie polega to na tym, że dostarczacie ten ładunek na tej zimowej mapie i wtedy i tak się musicie do portalu cofnąć, żeby wziąć kolejny. Przynajmniej ja tak mam, bo ja tutaj nie miałem żadnych takich ładunków. O! Patrzcie, dobra, stawia go bokiem. Tylko trzeba troszeczkę więcej prędkości użyć, że tak to ujmę. No, bo tak to jak jedziemy 50 na godzinę, to jest średnio, to trzeba tak przy lepszej prędkości. Ale ręczny jest beznadziejny, bo ręczny to tak nie działa za bardzo. Może bardziej przy tym, jakby te ciężarówki miały napęd na przód, to wtedy by coś dawało, ale... Tak to nic nie daje, ewidentnie. Dobra, dojedziemy tam sobie, pokażę wam, jak tutaj wygląda mniej więcej taka mapka. Tak jak mówię, konwencja to polega na tym wszystko, że jedziecie, dostarczacie te ładunki, no i musicie wrócić portalem. I tam jakieś punkty się za to zbiera, nie? No, nic szczególnego, nic specjalnego, tylko macie tą taką mapę zimową, nie? Dodaną. No. No, kurczę. Sru i sru i sru. Patrz jak stawia go bokiem, kurde. Oj, oj, oj. Dobra, jednak się da bokiem polatać. Jednak się da boczkiem polatać. No, przypadkowo zgasiłem światła. W ciężarówce. Z tych emocji, ale na tym dzisiejszy odcinek polega, że mamy się tutaj chwilę pobawić, a nie zamulać i ładunek tylko dostarczyć. I tam mam, o widzicie, tam mamy na mapie się pokazał portal po prawo. I tam właśnie jak chcecie wrócić na zwykłą mapę, to musicie się do tego portalu tam udać, nie? To wtedy wracacie na zwyczajną mapę. Tutaj nawet coś tam pisze, że door coś tam. No. Kurczę, ale pierwszy raz się spotykam z takim czymś w ETS-ie, nie? Dobra, do tego Arts Workshopu sobie dojedziemy. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Kurde, nie chciałbym tu bokiem latać, bo zaś mnie depnie do jakiegoś portalu. O! 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 Jakbym się wywalił. Ale nie, samym koniem to się tak nie wywalę. O! O! Dobra. Wszyscy żyją. Nikt nie zginął. Jedziemy dalej. Nie, po prostu mówię, dzisiejszy odcinek z ETS-a to jest tylko po to, żeby się podriftować i się pobawić, tak jak wam powiedziałem, bo... O, kurczę. Dobra. Artist Workshop. No tutaj są ile? Cztery? Cztery miasta? Pięć miast jest, tylko jest Town Square, czyli Fabryka Czekolady, czyli tam już byliś. Nie, tam byłem sam. Chyba jakoś tak. Bo teraz te portale depają. Dobra, przejedziemy się do Artist Workshop. Kurde, ale nie wiem wam, nie wiem co się dzieje, ale naprawdę ciężko jest w ogóle przyspieszyć do 90. To się w ogóle 90 nie da jechać. Znaczy może i się da, ale trzeba cały czas bez driftu jechać, bo naprawdę coś nas tutaj ogranicza cały czas, jeśli chodzi o moc. Znaczy o moc. Może te koła buksują i te systemy nas ograniczają. Kurczę, no nie wiem sam, ale jest ciężko. No, stawia go bokiem na takich zakrętach. Nie powiem. Dobra, wjeżdżamy do takiego miasteczka. Artist Workshop. Dobra, bokiem. I znowu bokiem. Dobra. O, lodowisko, moi drodzy. Ciekawie tutaj jest. Nie powiem. Mamy sobie lodowisko. Mamy także rondo. Tutaj mamy jakiś widok, zaraz sobie to zobaczymy. No ej, ale skręcaj, kurde, chłopie. Oj. Oj, tu będzie ciężko. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. A ten punkt widokowy, o matko, on był tam. Co to daje? Tu sobie ludzie jeżdżą na łyżwach. O, biegów do tyłu są aż 4. Dobra. Ło matko. Dobra, jedziemy sobie tutaj.
jakaś muzyczka gra, tak trochę jarmarkowo się zrobiło, nie powiem. Nie, naprawdę fajnie to tu wygląda. Naprawdę, naprawdę fajnie. Ojej, w jakiś krzak wjechałem. No nieźle. Dyferencjał. Ej, a jakby dyfer zblokować z tyłu? Ej, ja o tym nie pomyślałem. Może w przecież do driftu trzeba mieć dyfer zblokowany. No, i może wtedy nam bardziej bokiem będzie ta ciężarówka szła. Bo wtedy nie był dyfer zblokowany. Kurczę, ja dopiero teraz na to wpadłem. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Enter. Aha, i tutaj będziemy mieli tylko taki przerywnik. Wioska Rudolfa. Ja sobie chyba wolę wyjść i sam pooglądać. Tak szczerze mówiąc, dobra. Zobaczmy ten cały jarmark. O. No, baby w telefonach, dobra, chłopy też w sumie. Co oni tam oglądają? No, dobra. Dzieci sobie jeżdżą i dorośli w sumie też. Na łyżwach. No ciekawie tu jest, ciekawie. Piszcie komentarze, jak wam się podoba taka, że tak to ujmę. Jak to się mówi, takie przedsięwzięcie przez SCS Software. Z taką mapą świąteczną. Dobra, zblokowaliśmy dyfra, spróbujemy. Ej, spróbuję ze zblokowanym dyfrem. Bo teraz jest dyfer zblokowany, więc w teorii powinniśmy lepiej lecieć bokiem, tak? No, zblokowany jest, bo się świeci kontrolka. Ty, może on właśnie ze zblokowanym dyfrem będzie też lepiej jechał. Dobra, dwuja. Kurde. Może on ze zblokowanym dyfrem? No pewnie, że lepiej idzie bokiem, ej. Lepiej idzie bokiem ze zblokowanym dyfrem. Tak mi się wydaje. Kurde, dobrze, że jest ta kierownica, bo tak to jest łatwiej. Dobra. Jedźmy dalej w sumie zwiedzać. Po drodze będziemy latać bokiem. Ale mi się zdaje, że ze zblokowanym dyfrem lepiej się stawia bokiem. O, mówiłem? Od razu lepiej. To musi być w dyfer zblokowany, jak w BMC zaspawany. To wtedy się będzie lepiej to tak robiło. Tylko ciekawe, ile maksymalnie można jechać ze zblokowanym dyferencjałem w ETS-ie. Dyferencjał należy zblokować, po prostu gdyż grozi... A, tam uszkodzeniem, kurde, spawają w BMK-ach, a Volvo ma się rozsypać bez przesady, kurde. Co się ma uszkodzić? Tu mamy bokiem lecieć. No, coś to może i dało. Nie dużo, ale jakaś tam mała różnica jest. Dobra, dzień wschodzi. Mówię, przejedźmy się tam jeszcze do tego całego miasteczka, co ja chciałem. A gdzie my jedziemy? No, do tego centrum. I będziemy kończyć odcinek, bo to centrum mnie jeszcze interesuje. Dobra, zapinamy kolejny bieg. Dziewiątka. Dziewiątkę wbijamy. Kurde, leci trochę bokiem. O, tu jakieś kolejne miasteczko. Powiem wam, że może też lepiej by się szóstką skrzynią driftowało. Bo tutaj jak są te połówki, to jest troszeczkę gorzej. Może to też od tego zależy. 80 na godzinę. O kurde, dobra, to wejdziemy sobie fajnie w drift. Tam gdzieś przy jakimś zakręcie. Dobra. I sru. Oj, lecimy bokiem. O kurde, ja nie polecę. Patrzcie, jak się lata bokiem. O, to miasteczko takie większe. Ładnie tu jest, ładnie, nie powiem. Oświetlone, przepięknie. Jarmark. Mamy jarmark, tylko że jakiś taki kurde nieczynny. Jakiś jeden pan stoi. No, jacyś ludzie tu stoją. Dobra, zaparkujmy traka. I zobaczmy. Tu choinka. Jakieś lampiony. Ludzie stoją. Tu pani choinki sprzedaje. To ta sama pani. Tu jakiś gościu. A jarmark nieczynny. O, wina jakieś. A nie, no czynny, są ludzie.
To mi się coś pokrzaniło. No dobra, moi drodzy, co mam wam powiedzieć? To był taki odcinek bardziej ciekawostkowy, żeby wam zaprezentować ten cały Winterland, jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy chyba dostawę, tak mi się wydaje. Nie, tutaj mamy dostawę, tak mi się wydaje. Do tego jarmarku tutaj jakieś palety stoją, także chyba tutaj się to dostarcza, że tak to ujmę. Tu mamy hotel. Także co, moi drodzy, piszcie komentarze, jak wam się ta mapka podoba. Napiszcie też może, jaki macie pomysł, żeby się tu dostać, może jakąś BM-ką w tym portalem, bo wiecie, chyba trzeba mieć naczepę przyczepioną, żeby się tutaj dostać, bo bez naczepy chyba się tutaj nie dostaniemy. To trzeba by było jakoś do tej BM-ki przyczepić tą naczepę, ale no nie wiem, piszcie swoje pomysły. Ja się z wami żegnam, mówił Nocur, do następnego, cześć, na razie.